Po raz kolejny słyszymy podobne zaproszenie, podobną zachętę. Klaskajcie w dłonie, radosnym głosem wykrzykujcie Bogu, ale także w trzeciej strofie pojawia się hymn zaśpiewajcie. Nieraz słyszałem zdanie organistów, którzy mówią, jak dzisiaj ludzie słabo śpiewali, jak się nie angażowali. Widzimy czasami ceremonie weselne, sakramentu, sprawowania sakramentu małżeństwa, kiedy to powinno wszystko rozkwitać, śpiewać, weselić się, radować. A tutaj usta są zamknięte, milczą, nie włączają się do tego wszystkiego. Po drugiej stronie jest obraz, który został mi po ostatniej Wigilii Paschalnej. Liturgia trwała kilka godzin, ponad trzy. Zakończyła się procesją wokół kościoła o godzinie w pół do pierwszej w nocy. Wszyscy weszli ponownie do świątyni i rozpoczęło się wielkie uwielbienie Pana Boga starożytnym, jak to często podkreślamy, hymnem Ciebie Boga wysławiamy. Zauważyłem w tym momencie wielu młodych ludzi, którzy zwrócili się twarzą do ekranu i z takim wielkim entuzjazmem, z takim wielkim zapałem, z takim zaangażowaniem oddawało chwałę Panu Bogu. Cały Kościół naprawdę wypełnił się muzyką, wypełnił się śpiewem, wypełnił się sercami, które w ten sposób chciały oddać chwałę Panu Bogu. To niezapomniany obraz. Pomyślałem sobie wtedy, taki stary tekst, znany, a oto stał się sposobem wyrażenia uwielbienia młodych ludzi. Jak gdyby odkurzony hymn stał się tekstem, dzięki któremu młody człowiek oddał chwałę Panu Bogu. Także młody, bo starszy również.